Cześć kochani, witam Was w drugim już podsumowaniu lipca. Jak Wam zapowiadałam w poprzednim filmiku, mam Wam do pokazania ogromną ilość zakupów, która przybyła mi właśnie w lipcu i ogromną ilość kosmetyków, które do mnie trafiły. I sama jestem w szoku i w związku z tym obiecałam sobie, że do świąt Bożego Narodzenia nie kupię już ani jednego kosmetyku do makijażu, choćby się nie wiem co działo, choćby się kosmetyki kończyły i choćbym się nie miała czym malować, to po prostu nic więcej nie kupię, bo po prostu to, co się ostatnio dzieje w mojej kosmetyczce, to jest totalne przegięcie i zdecydowanie trzeba to ukrócić. Ale nie przedłużając dalej, zaczynajmy. Może zacznę od kosmetyków do pielęgnacji, bo one są takie duże i naprawdę sporo miejsca mi tutaj zajmują. Żel pod prysznic Le Petit Olivier. To jest prezent od mojego mężczyzny, który kupił mi na wyjeździe. Wielka butla. On ma 750 ml, jeszcze go nie testowałam, ale fajnie. Fajnie, słyszałam o nich dużo dobrego, że naprawdę fajnie się sprawdzają, więc zobaczymy. I również prezentem do tego żelu był peeling do ciała Peck Sniff. Tak to się czyta? Ktoś wie, jak to się w ogóle czyta? W każdym razie peeling bardzo ładnie pachnie, tak orzeźwiający jest to zapach imbiru i cynamonu i naprawdę fajnie orzeźwia, ten imbir jest taki wyczuwalny, energetyczny, naprawdę fajna sprawa, bardzo miły prezent. Trochę się tu przybliżymy. Kupiłam nowy filtr do twarzy w sklepie Color Caramel. I tutaj się zdecydowałam na 50+ marki Bema. Filtr mineralny, bieli przeokrutnie, ale jak się człowiek nauczy go używać, to można bardzo fajny efekt osiągnąć. Sprawdza mi się dobrze. Może troszkę wysuszać skórę, ale zauważyłam, że jeżeli skóra jest dobrze wypielęgnowana na noc, to ten filtr sprawdza się o wiele lepiej. Mniej bieli, łatwiej się rozprowadza. Także naprawdę fajna sprawa. I myślę, że sama jeszcze nie wiem, co z nim zrobić, bo na początku mnie trochę przeraził i na początku się na niego trochę wkurzyłam. A teraz ostatnio dobrze mi się sprawdza. No zobaczę, poużywam go dłużej, jeszcze Wam o nim opowiem, to zobaczymy, czy do niego wrócę. Na razie to jest taka otwarta sprawa. Ojejku, tu się skleiło troszkę. Balsam do ciała wianek, ujędrniający, no to tak przy okazji innych zakupów. Kończą mi się balsamy, teraz jakoś nie zapowiadają duże zakupy, więc przy okazji wziąłam. Uwielbiam kosmetyki Vianek, Violavan, Sylwego, zresztą wiecie, przewija się ich tu cała masa w filmikach, więc po prostu chętnie wypróbuję kolejny od nich kosmetyk. Też z tej samej serii eliksir do twarzy przeciwzmarszczkowy z witaminą C. To jest ta wersja taka żelowa, nie olejkowa. Używam go dopiero od kilku dni i naprawdę fajnie mi się sprawdza, także jestem zadowolona. No zobaczymy, jak będzie na dłuższą metę. Pięknie pachnie, tak samo jak wszystkie te kosmetyki. Naprawdę fajna sprawa. Z pielęgnacji. Krem odżywczy na noc Rosadia. Kolejna marka ze stajni Sylveco. Taka różana. Więc jak zobaczyłam, że mają, zresztą oni teraz wypuścili trzy nowe serie, Rosadie, Duetos i Aloesowe. Więc jak zobaczyłam, że mają nową serię, a ja akurat potrzebowałam nowego kremu, no to wiadomo było, że nie mogłam się oprzeć. I sobie kupiłam, też go używam od paru dni, zapowiada się bardzo fajnie. Ślicznie pachnie różą, ale nie nachalnie, naprawdę cudowny taki uroczy zapach, bardzo przyjemny. No zobaczymy, jak będzie na dłuższą, no, to na razie jestem ok. I z pielęgnacji jeszcze żel pod prysznic Avon. Pielęgnacja to taka średnia, ale zobaczymy. Skusił mnie zapach malin i porzeczek. No. Uwielbiam porzeczki. To. Nie będę się kryła z tym, tylko dla zapachu go kupiłam. Kolejny kosmetyk do pielęgnacji. Co ja tu jeszcze mam? Półkule do kąpieli znakomi. Już po prostu dawno, dawno się nie kąpałam. Nie robiłam sobie takiego spa wieczornego, zresztą nawet nie miałam
czym i zdecydowałam się na takie kule. Fajne, słoik będzie w czym je przechowywać. 4 sztuki, nie są jakieś super drogie, więc zobaczymy. Bo znakomy jeszcze niewiele kosmetyków miałam, to mam nadzieję, że się sprawdzą. I tu jest babeczka do kąpieli z Bomb Cosmetics, Angel Delight. Uwielbiam te kosmetyki z Bomb Cosmetics, bo one są takie odżywcze, nawilżające, mają dużo masła shea, dużo różnych olejków i można się nie smarować po tym balsamem. Naprawdę pięknie pachną i ewidentnie jak się wrzuci taką babeczkę, nawet taką malutką, do wanny wody, to po prostu widać, że coś się tam dało, że coś się wrzuciło i jest tego efekt, a nie tak jak niektóre kosmetyki kąpielowe, że to po prostu wrzuca się coś, a potem się zapomina, że cokolwiek się wrzuciło. Także będzie kolejna przyjemna kąpiel. Mleczko do demakijażu Mixa. Z Mixy to chyba nie miałam żadnego kosmetyku jeszcze. Albo jakiś jeden. No, naprawdę nie pamiętam. I postanowiłam, że sobie przetestuję. A jako, że przestałam lubić demakijaż płynami micelarnymi i ze zdziwieniem odkryłam, że wolę jednak mleczka, bo są łatwiejsze i nie trzeba waciku do nich, bo ja po prostu biorę je pod prysznic i myję w nim buzię, a potem po prostu spłukuję wodą i myję żelem, więc zobaczymy, czy to się sprawdzi. Na razie, jak na razie faworytem jest mleczko Bianek. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Co jeszcze? 2 szampony do pędzli i gąbek Make Up For Ever. Na stronie i w sklepach Make Up For Ever było minus 40%, więc no wiadomo, że trzeba było skorzystać. A jest to mój ulubiony produkt od nich i chyba do śmierci będę kupować. O ile do śmierci będę malować, ale jeżeli będę, to na pewno będzie mi towarzyszył ten szampon, bo jest rewelacyjny. I teraz czas na kolorówkę i zapachy. Teraz właśnie zobaczycie, dlaczego postanowiłam nie kupować więcej kolorówki w tym roku. Znaczy, do świąt Bożego Narodzenia, bo po świętach Bożego Narodzenia będą promocje, więc pewnie coś się skuszę. Zapach Avon Celebre. Może to dziwne, ale ja go jeszcze nigdy nie miałam. I teraz był w promocji za 20 zł, więc się zdecydowałam, taki klasyk od Avonu. Muszę przyznać, że ślicznie pachnie i bardzo mi się podoba i jak najbardziej pewnie jeszcze do niego wrócę kiedyś, jak zużyję zapasy moje ogromne i będę potrzebowała takiego zapachu. Bardzo ładny zapach, naprawdę. Co jeszcze? Prezent od blogowo-internetowej koleżanki, czyli czarne mydełko Solid i 2 mini gąbki Beauty Blender. Mydełka jeszcze nie próbowałam, gąbki próbowałam i jak na razie nie zrobiły jakiegoś bardzo pozytywnego wrażenia. Może to dlatego, że używałam je z korektorem, który akurat się nie sprawdzał, albo nie wiem, miałam taki dzień, albo pozostała część makijażu nie chciała współpracować. No na razie zachwytów nie ma, zobaczymy. W każdym razie oceniłam je jako dosyć szorstkie i niezbyt przyjemne w użytkowaniu. Może jeszcze zrobię kilka podejść z nich, zobaczymy. Mam, więc coś będę kombinować. I co jeszcze? Top Coat, Sesche Vita. Klasyk, mój ulubiony, pięknie nabłyszcza, błyskawicznie wysusza. Sprawdza się, jest duży, nie jest bardzo drogi. No najlepszy, jak już maluję paznokcie, co wiecie, że czynię dosyć rzadko. No to jednak lubię po niego sięgnąć i jest to dla mnie po prostu najlepszy z najlepszych top i po co zmienić, jak się znalazło coś super. Kolejne kosmetyki. Co tu dalej? Balsam do ust Hura. Nigdy ich nie miałam, nie używałam, stwierdziłam, że trzeba sprawdzić. Zdecydowałam się na wersję tą przeciwsłoneczną z SPF 15. Jest tu opis, że to jest mandarynka z rumiankiem, no zobaczymy. W każdym razie jeszcze nie testowałam. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Korektor Tarte, a właściwie resztka i to taka pożyczka do posta z porównaniem kilku korektorów. Zobaczymy. Przy okazji może sobie wypróbuję. Chociaż złe mam wspomnienia po próbowaniu tego korektora. W każdym razie coś z tego wyniknie. Będziecie mieć zapowiedź tego, co się będzie działo. I jeszcze jeden korektor, tym razem kupiony Estee Lauder Double Wear. Skończą mi się już korektory takie porządne pod oczy. Zostało mi już bardzo niewiele, więc musiałam uzupełnić zapas.
I ten akurat był na mojej wishliście i sięgnęłam po niego ze względu na to, że kupowałam limitowany bronzer Clarence'a. I stwierdziłam, że za jedną wysyłką, za jednymi zakupami. No więc jest też bronzer Clarence. Będziecie jeszcze mieli okazję go zobaczyć wiele razy, co możecie przygotować. No i też udało mi się zakupić, a raczej ściągnąć ze Stanów, bronzer Physicians Formula Butter Bronzer w kolorze brąz. Mam nadzieję, że jest taki dobry, jak o nim mówią i że warto go było tyle kombinacji zrobić, żeby go dorwać. Kupiłam też puder Eco Cera. Gdzie to jest tu? Puder ryżowy fixer. No i jak na razie to tak średnio. Jestem z niego zadowolona. Strasznie bieli, jest taki grubo zmielony. No zobaczymy. Też bardzo mocno mi się waży pod nim makijaż, ale próbuję jeszcze inne metody. Może któraś akurat zaskoczy i zmienię zdanie. No na razie to taki średniak, raczej jestem na nie. Ale na zapas wzięłam już sobie puder Irish Spoon od Coty. Też ściągnięty ze Stanów razem z bronzerem. No zobaczymy. W ogóle doznałam szoku, jak zobaczyłam, że on ma 65 gram. Czy wy to w ogóle widzicie? 65 gram pudru. Nam na rok wystarczyć. Zobaczymy. No i co? Szminka. Sean Luxury. Kolor jest 704 Poshgar. Bardzo ładny kolor. Taki chłodny, różowy, fajny. Bardzo go lubię w duecie, nie solo, ale w duecie i naprawdę często po niego sięgam. I kredka te również. To kredka do oczu z Avon, taka fioletowa. To jest nowsza wersja, nowsza seria tych kredek Super Shock. Teraz się nazywają Mark, a ostatnio chyba znowu zmienili nazwę serii. W każdym razie bardziej lubię i jak jest okazja, żeby sobie kupić jakiś kolor, który akurat mi pasuje, czyli zazwyczaj fioletowy, to biorę, bo bardziej. I to by było, moi kochani, na tyle. Jak widzicie, ogromna ilość tych kosmetyków się uzbierała. Mam nadzieję, że sporo tego zużyję do końca roku. Do zobaczenia już we wrześniu i widzimy się na makijażu. Także zapraszam. Do zobaczenia. Pa!